Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodni księża, panie pośle, panie ministrze, panie prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, panie prezydencie z radnymi, panie starosto, panie prezydencie, do pana się szczególnie zwracam, prezydenta naszego miasta, że mamy takiego wspaniałego prezydenta, który nie pozwala zapominać o tym, co jest najpiękniejsze i najszlachetniejsze. Katom wydawało się, że zakopując to, co jest najszlachetniejsze w ziemi, że nigdy nie ożyją, że świat zapomni, ale diamenty zakopane w ziemi błyszczą i czasem trzeba lat, żeby właśnie dokopać się, ale tam jest światło, pod ziemią, ale jest. Tam było pod ziemią światło, ale wielka pamięć i wielka miłość do ludzi, którzy walczyli za ojczyznę i do ojczyzny, sprawiała, że nie wolno było oficjalnie mówić, ale wszędzie w patriotycznych rodzinach, w sercach Polaków żyła Polska, żyła ojczyzna. Czasem wydaje nam się, że na coś długo czekamy, ale to nie jest w oczach Boga długo. Ważne, żeby to trwało. Ważne, żeby pamiętać. Ja chciałam także na ręce pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej podziękować za tą wielką wytrwałość, mimo takich strasznych przeciwności. Kiedy przeciwnicy chcą likwidować Instytut Pamięci Narodowej, bo żeby zapomnieć, żeby znowu zakopać, żeby znowu nie przypominać o tym świetle, które tam gdzieś jeszcze w mrokach ziemi jest. Ale ja wierzę, panie prezesie, że jeszcze będziemy uczestnikami w całej Polsce, tak jak i dzisiaj tutaj na tej świętej ziemi, bo tam, gdzie są groby naszych, to jest święta ziemia, po świętych ziemi chodzimy. Tym bardziej, że Polska jest jedną wielką świętą ziemią, tak jak i Europa i świat, bo tam Polacy oddawali swoje życie nie tylko za naszą wolność, ale za wolność inną. Ale tak jak generał Maczek mówił, Polacy mogli walczyć za innych o ich bohaterstwo, o ich wyzwolenie i tak wyzwalali narody europejskie, ale umierali tylko za ojczyznę. Tak, Polacy umierali za ojczyznę, ale żyją w naszych sercach. My dzisiaj chyba tu wszyscy jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i dumni, że możemy w takiej asyście, w asyście takich wspaniałych żołnierzy, w asyście biało-czerwonej.